Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku powiem wam o pierwszych wrażeniach z remake'u Resident Evil 4. Dość mocno czekałem na tą grę, muszę wam przyznać, i jak na razie nie jestem zawiedzony. Generalnie recenzja powinna wpaść na kanał jakoś na początku tego tygodnia, więc jeżeli ktokolwiek z was się jeszcze zastanawia, czy warto jest kupić ten tytuł, czy nie, no to myślę, że po tym materiale nie będzie miał żadnych wątpliwości. Okej, moi drodzy, zacznijmy może od zmian. Pierwszą, która rzuciła mi się od razu w oczy, to jest zrezygnowanie z takiego lightheart klimatu oryginalnej czwórki, jeżeli tak można go w ogóle nazwać, na rzecz dużo bardziej mrocznego. I to już widać od razu w samej tej początkowej wiosce, w wejściu do wioski, jak i w kolejnych lokacjach, które, no kurczę, w oryginale były raczej takim, wiecie, późnym południem. Tutaj są w nocy, pada deszcz, jest mrocznie, błotniście i tak... Tak wieśniacko, nie? Wiecie, no w końcu jesteśmy gdzieś na wsi, głęboko w Europie. Generalnie rzecz biorąc, to muszę wam powiedzieć, teraz może skupmy się tak szybko na gameplayu, też nie będzie, moi drodzy, długi materiał. W grę gra się absolutnie fantastycznie, tak? System strzelania jest bardzo dobrze zrobiony. Moim zdaniem jest troszeczkę, działa to wszystko troszeczkę lepiej niż w demówce, no bo w demówce miałem z tym delikatny problem. Gra generalnie rzecz biorąc stara się trzymać dość wiernie oryginału, tak? Co prawda mamy tutaj wrzucone jakieś dodatkowe rzeczy, o które zaraz wam powiem, jednak całość idzie, z tego co ja na razie zauważyłem, fabularnie dosłownie tak samo jak oryginał. Moi drodzy, mówiłem wam o zmianach i tych jest całkiem sporo pod kątem takich ogólno-gameplayowej, może o tyle zmiany to nie jest dobre określenie, co bardziej rozszerzenie pewnych mechanik, już mówię o co chodzi. Pamiętacie, że w oryginalnej czwórce mogliście sobie zbierać przeróżne skarby, tak? Jakieś tam, wiecie, te spinele i tak dalej. W naszej kochanej wiosce tutaj jest to pociągnięte bardziej, ponieważ mamy takie subquesty, ala, które możemy otrzymywać od naszego tutaj merchanta, albo znajdywać właśnie kartki z takimi ala zamówieniami, a to wiesz, trzeba będzie na przykład strącić 5 medalionów, to są takie te mniej, że tak powiem, zaawansowane sidequesty, ale zdarzają się też na przykład dużo ciekawsze, nie? Ja spotkałem, słuchajcie, sidequest, który musiałem odnaleźć gigantycznego, zmutowanego psa i go ubić, no i to była taka, tak na dobrą sprawę, bonusowa walka z minibossem, to mi się bardzo podoba. Plus został zrobiony bardzo fajny motyw, znany już z Resident Evil 7 i 8, mianowicie, no i z remake'ów dwójki i trójki, mianowicie te pozamykane szafki na wytrych, tak, i te wytrychy też będziemy zbierać, tutaj akurat zamiast wytrychów mamy małe klucze, ale podobało mi się też to, że bardzo, jeżeli ktoś ma na to oczywiście ochotę, bardzo dużo możemy eksplorować poziomy w poszukiwaniu właśnie jakichś skarbów, tego typu rzeczy. Ja się niejednokrotnie łapałem na przykład, że chciałem otworzyć jakąś kapliczkę, nie miałem do niej klucza i potem musiałem się zawracać, wiecie, to naprawdę robi spoko robotę, ponieważ czyścimy sobie z tego mapkę, no i jest to ekstremalnie, przynajmniej dla mnie było satysfakcjonujące. Moi drodzy, mówiłem wam o naszym ukochanym tutaj sklepikarzu, tak, kultowa postać z Resident Evil 4. Tutaj powraca, trochę mniej mi się podoba jego głos, jego takie ogólne zachowanie. Wolałem go jednak z czwórki, jednak dalej, słuchajcie, ta mechanika usprawniania swojej broni, dokupywania kolejnych, sprzedawania skarbów, ewentualnie też możemy na przykład do skarbów dołączać, powiedzmy, słuchajcie, jakieś diamenty, tego typu rzeczy, żeby te skarby podniosły swoją wartość i żeby, wiecie, potem sprzedać je za drożej, tak? To jest naprawdę fantastyczne. A propos jeszcze sidequestów, no to słuchajcie, to może nie są takie stricte sidequesty, wiecie, jak, nie wiem, w Skyrim iść, przynieść, podaj, tylko raczej takie typowe, w sensie nie takie jak w Skyrim czy jak w Wiedźminie, które są bardziej tak naznaczone fabularnie. Tutaj mamy do czynienia z takimi ultra prostymi, kurczę, rzeczami. Wiecie, bardziej rozwinięty temat, jak był w Resident Evil 4, to na przykład też musieliśmy strącić X medalionów. Tutaj właśnie będziemy mieli na przykład strącanie medalionów, polowanie na szczury, tego typu rzeczy, więc fajne dodatkowe aktywności, ale po tych sidequestach też nie ma co spodziewać jakichś cudów, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samą walkę, to pamiętam, jak w relacji z Demka narzekałem na to, że zombie nie odrywają się kończyny. Ja będę mówił na Genados cały czas zombie, słuchajcie. No i tutaj się to zmieniło, tak? W momencie, w którym dorwałem shotguna, no to pierwszym strzałem urwałem całą rękę mojemu oponentowi, co podobało mi się naprawdę bardzo. I tutaj naprawdę shotgun potrafi pod tym kątem robić mega robotę. To wygląda autentycznie
Fantastycznie. Sama broń, którą będziemy walczyć, to dość mocny standard, tak? Mamy tutaj karabinek TMP, mamy kilka rodzajów broni na 9 mm, tak? Takiej bardziej glockowej. Mamy, słuchajcie, snajperkę. Moja jeszcze ma dość słaby ten scope, ale to się ma zmienić. Shotguna i oczywiście granaty. W grze mamy nóż, tak? Który posiada swoją własną wytrzymałość, który pęka w pewnym momencie, ale nóż jest dużo bardziej śmiercionośnym narzędziem niż był w poprzednich tytułach, moim zdaniem. Możemy tutaj na przykład zombie ukatrupić za pomocą stealth killa, możemy je dobijać tym nożem na ziemi, no i tym bardziej właśnie tutaj przyda się rozbudowanie tego, co wam szczególnie na samym początku polecam. Generalnie, słuchajcie, co jeszcze chciałem wam powiedzieć na temat tej gry, żona mi tu kicha w chacie i mnie trochę to wybiło z rytmu, ale zaraz do niego wrócimy. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to co ja zauważyłem, to fakt, że te poziomy są troszeczkę większe niż były w czwórce, w sensie te sekcje, tak, po których będziemy chodzić, i też na przykład usunięto kilka takich dla mnie osobiście frustrujących sekcji. Na przykład był taki motyw w czwórce, że musieliśmy znaleźć dwie połówki jakby medalionu, który trzeba było wsadzić w jedno miejsce i tam były tony tych po prostu zombiaków i jakoś tak się kiepsko przez co grało. Tutaj zostało to ograniczone do jednego klucza, więc widać, że tutaj twórcy gry doskonale zdawali sobie sprawę, że Resident Evil 4, pomimo tego, że jest świetnym tytułem, no to posiadał parę archaizmów jak na dzisiejsze czasy, no i postanowiono tutaj właśnie te archaizmy wyeliminować. Okej, okay, moi drodzy, nie chcę się tu jakoś specjalnie mega mocno rozpędzać i nakręcać. Powiem wam tak, graficznie jest świetnie. Przeciwnicy, z którymi walczymy, też są świetni. To jeszcze powiem wam o nich sekundę. Dodano, słuchajcie, do gry takie wielkie psy, które wyglądają jak połączenie jakiejś zmutowanej hieny z wilczurem, z gigantycznymi na całą głowę szczękami. Super patent. Mamy naszych oczywiście tutaj Ganados. Już mi się zaczęli przeobrażać w te takie ala parasajtowe stworzenia, które wychodzą im z głowy. Dodano także gości, którzy mają, nie wiem, jeszcze tak, aż tak bliskiej konfrontacji z nimi nie byłem, ale mają głowy krów przyszyte, albo może maski krów na twarzach. Też są spoko. No i co, słuchajcie, spotkania jak na razie z gościem z piłą miałem tylko dwa, no ale czekam na więcej. No i słuchajcie, o większej ilości tych spotkań opowiem wam na pewno w recenzji, która, tak jak mówiłem, będzie już niedługo. No ale dobra, podsumowując, remake Resident Evil 4 faktycznie może być tak dobry, jak wszyscy mówią. No i słuchajcie, czekajcie na moją recenzję i dajcie mi znać w komentarzach, czy już gracie, czy jeszcze nie. No, a ja zaraz siadam i będę grał, bo tytuł jest absolutnie fantastyczny. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Napiszcie mi w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na temat gry Resident Evil 4. Wpadajcie na mój Patronite, na grupę Discord oraz na grupę Do Diabła z Grami. Na razie, cześć, moi drodzy.